W Anglii, podobnie jak w Polsce, są tacy ludzie, którzy oskarżają Polaków pracujących tam, że ci zarabiają u nich pieniądze, potem je wywożą i sobie w Polsce na przykład budują domy. No jaki Polak sobie zbuduje w Anglii 10 domów, potem za zarobione pieniądze postawi sobie w Polsce 11. No dobrze, wyobraźmy sobie teraz, że będzie inaczej, że ten Polak został w Polsce. W Polsce budował 20 domów, no z uwagi na podatki musiał budować ich dwa razy tyle i dlatego właśnie wyjeżdża do Anglii, gdzie są mniejsi idioci. No ale on sobie wybuduje w Polsce ten dom za pieniądze zarobione w Polsce. Czy Anglia na tym zarobiła, czy straciła? No, oczywiście Anglia straciła, bo nie ma tych domów, które wybudował ten Polak. Więc jeżeli on wyjechał, to Polska poniosła stratę. Bo tych 20 domów, czy 20, gdyby niższe podatki, to by wybudowało 8, prawda? To wybudowało, tylko tej straty nie widać. Bo gdyby ktoś pożyczył pieniądze na tę budowę tych 10 domów, tych pieniędzy potem nie dostał i je kazał rozwalić buldożerem, to byśmy zobaczyli, o, straciliśmy 20 domów. Nie widać domów niewybudowanych i tu jest ten problem. A ten problem. Ale teraz weźmy inną sytuację. Ten Polak wyjechał do Anglii. Anglia oczywiście zarobiła, Polska straciła. Natomiast gdyby ten Anglik, zamiast narzekać, przyjechał do Polski i wybudował te 20 domów i był za to dom w Anglii, to Polska by na tym zyskała. I dokładnie, uwaga, dochodzimy do clou. Dokładnie to samo dotyczy wszystkich firm. Również na przykład supermarketów. Przyjeżdżają do Polski właściciele supermarketów, zakładają supermarket, uczciwie pracują, dzięki nim Polacy kupują jakieś towary taniej niż robiły to inne sklepy, dzięki temu Polacy idą lepiej, żyją lepiej, a oni na tym towarze zarabiają jakieś pieniądze, no tam na przykład Walmart podobno na każdym towarze zarabia równo 1 cent, no i oni te zarabione pieniądze wwożą za granicę. Ale czy Polska na tym straciła? Nie, oni nie wywożą naszych pieniędzy. Oni włożą swoje pieniądze. Powiedzmy, że właściciele sieci, nazwijmy ją Aurelio, są piromanami i oni za te pieniądze zarobione w Polsce kupią sobie masę fajerwerków i codziennie sobie puszczają całą pirotechnikę i wszystkie te pieniądze puszczają, że tak powiem, z dymem, fajerwerkami. Ani złotówki nie wywieźli za granicę. To co, to lepiej się stało w Polsce? Pytam się, czy od tego stało się w Polsce lepiej? Otóż proszę zrozumieć, jeżeli ktoś ma pieniądze swoje, zarobione w Polsce i je wywiezie za granicę, to bogactwo Polaków od tego się nie zmniejszyło ani o jotę. Te pieniądze, jakie on tam miał, to były jego pieniądze, a nie pieniądze nasze, prawda? I mając te pieniądze w Polsce, mógłby nam dziewczyny bałamucić, prawda? Ale kiedy wywiózł, to spokój. A to są jego pieniądze. Proszę to dobrze zrozumieć. To są jego pieniądze i bogactwo Polski, jeżeli on je wyniósł za granicę, nie zmalało nawet o grosz. Chyba, że mamy na myśli coś takiego, że chcemy go z tych pieniędzy obrabować. Prawda? Bo łatwiej go obrabować, jak pieniądze są w Polsce, niż jak są za granicą. A to wtedy tak. Więc trzeba to zrozumieć. Trzeba wreszcie zrozumieć, że to nie jest tak, że jak ktoś ma pieniądze w Polsce, to są nasze pieniądze. Nie, proszę Państwa. To są pieniądze tych ludzi, którzy je zarobili i oni oczywiście mają prawo zrobić z nimi, co chcą. Także proszę zauważyć, że czy to chodzi o Polaka, który zarabia pieniądze w Anglii i wydaje w Polsce, czy supermarket, który zarabia w Polsce i wydaje w Anglii, jest to kompletnie obojętne. Jest to dokładnie ta sama zasada. I jeżeli istnieje podejrzenie, że jak ktoś ma pieniądze w Polsce, to on zostanie z nich obrabowany przez państwo polskie, no to oczywiście on je natychmiast będzie wywoził z zagranicy, prawda? Będzie wywoził z zagranicy. I my, mówiąc coś takiego, że możemy ludziom tych pieniędzy nie pozwolić wywieźć, oczywiście odstraszamy nie tylko zagranicznych inwestorów, ale odstraszamy również polskich inwestorów. Każemy im wywozić za granicę. Przecież ten człowiek, jak wywiezie, załóżmy Polak, zarobi w Polsce milion, no i on je wyjedzie za granicę.
Skąd my wiemy, czy on tam se za granicą nie zainwestuje, nie zrobi 2 milionów i przyjedzie wybudować sobie kilka domów w Polsce, prawda, na sprzedaż i tak dalej. Prawda? To są jego pieniądze. Dopóki będziemy myśleli, jak komuniści, że pieniądze, które ktoś tu ma w Polsce, to są nasze pieniądze, to dopóty nie zrozumiemy, jak działa normalna gospodarka, nie zrozumiemy, jak działa normalny człowiek, który mając pieniądze, no chciałby z nich mieć jakiś użytek. I że to są, on chce wiedzieć, że to są jego pieniądze, a nie pieniądze nasze. I tyle chciałem tutaj Państwu przekazać. Dziękuję za uwagę.